Mąż wraca do domu i widzi, jak jego żona siedzi na kanapie z walizką przy drzwiach. Zdziwiony pyta: Co się dzieje? Dlaczego masz spakowaną walizkę? Żona na to: Wyjeżdżam do Paryża. Słyszałam, że tam płacą kobietom po 500 euro za to, żeby spędziły noc z mężczyzną. Mąż chwilę myśli, po czym wstaje i zaczyna pakować swoją walizkę. Żona, zaskoczona, pyta: A ty dokąd się wybierasz? Mąż odpowiada: Jadę z tobą. Chcę zobaczyć, jak przeżyjesz za tysiąc euro rocznie. Mąż i żona świętują swoją pięćdziesiątą rocznicę ślubu. W pewnym momencie mąż pyta żonę: Kochanie, muszę cię o coś zapytać: Czy kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Żona trochę się waha, ale w końcu mówi: Nie chcę o tym mówić, proszę, zostawmy ten temat. Proszę, powiedz mi prawdę. Po tylu latach zasługuję, żeby wiedzieć. Żona wzdycha i mówi. No dobrze, zdradziłam cię raz. Tylko raz, jak to się stało? pyta zaintrygowany mąż. Żona odpowiada. Pamiętasz, jak dwadzieścia pięć lat temu chciałeś wystartować w wyborach na radnego, ale nie miałeś wystarczającego poparcia? Tak pamiętam. No więc wtedy zgłosiłam się na ochotnika, żeby pomóc zdobyć brakujące głosy. Mąż po chwili namysłu mówi. Och, kochanie, zrobiłaś to dla mnie. Dzięki temu wygrałem wybory i zmieniło się nasze życie. Jestem Ci za to wdzięczny, ale powiedz, jak to dokładnie było. Żona uśmiecha się i odpowiada. Cóż, po prostu przekonałam tych wszystkich wyborców, że warto na Ciebie postawić w bardzo osobisty sposób. <gry> Rozmawia dwóch kolegów z pracy. Jeden pyta drugiego. Dlaczego nie jesteś żonaty? No cóż, próbowałem wiele razy, ale zawsze coś nie wychodziło. A co konkretnie? Zawsze przyprowadzałem różne kobiety do domu, ale niestety żadna nie podobała się mojej matce. Hm, rozumiem. A próbowałeś przyprowadzić kogoś, kto byłby podobny do twojej matki? Może to by pomogło? Właśnie tak zrobiłem. Przyprowadziłem kobietę, która była praktycznie klonem mojej matki. Mówiła, zachowywała się, a nawet wyglądała jak ona. No i jak zareagowała twoja matka? Matka była zachwycona. Mówiła, że to wspaniała kobieta i że w końcu kogoś znalazłem. To czemu się z nią nie ożeniłeś? Bo ojcu się nie spodobała. <śleszy> <śleszy> Mąż mówi do żony z szerokim uśmiechem na twarzy. Kochanie, zobacz, jaki piękny dzień dzisiaj. Słońce świeci, ptaki śpiewają, prawdziwa wiosenna pogoda. Żona zerka za okno, nieco zniecierpliwiona i mówi. Piękny, no i co z tego? Mąż, znutą niepewności. No wiesz, kiedyś powiedziałaś, że pewnego pięknego dnia mnie zostawisz. Żona patrzy na niego chwilę w ciszy, po czym wzdycha. Ach, no tak, pamiętam. Mąż, z nadzieją na to. To co teraz? Zaczynasz już pakować walizy? żona kręcąc głową z uśmiechem, odpowiada. Spokojnie. Dzisiaj jest piękny dzień, ale idealny na drzemkę. Może jutro będzie wystarczająco piękny, żeby cię zostawić. <ślesk>